to przyleciało, tu mama biało cała. Biało. No 130 nas przerosła, ale 130 jest okej. Okay. Zaprowadziłam trochę, teraz jest już 7.50. Nie wiem, co się na nie płatki. Mam trochę mokrą głowę, bo przed chwilą robiłam peeling kawitacyjny, co coś widać po mojej twarzy. Teraz szukam jakiejś siatki, bo chcę iść do Biedronki na zakupy, bo w lodówce pustki, przy okazji też do piekarni, bo mam jakąś ostatnią bułkę, która już też nie jest raczej zdatna do jedzenia. A co chciałam wam powiedzieć, to to, że prezenty do was już zaczęły przychodzić. Dostałam właśnie powiadomienie, że moja pierwsza wysłana paczka już doszła, więc mega się cieszę. Miałam się dzisiaj zobaczyć ze znajomymi, ale szczerze mówiąc, nic totalnie mi się nie chce. I stwierdziłam, że po prostu się pomaluję i nagram chociaż filmik, bo... A, to dziwnie psika. Bo zostały mi pytanka z odpowiadasz albo pi pierwszej części, która już była dość dawno temu, ale był fajny jej odbiór i no, i zostały mi jeszcze pytanka z tego, nie pamiętam co prawda jakie są, ale stwierdziłam, że to nagram, bo właśnie pierwsza część miała fajny odbiór i prosiliście o drugą, co prawda drugą nagrałam z Alą, ale chcieliście też, żebym nagrała właśnie to sama. Więc szybki taki makijaż do filmu i nagrywam. Dobra, pomalowałam się i nie wiem jak ja to zrobiłam, ale jakoś zobaczyłam sobie od second skina i mi się kawałek urwał, więc muszę sobie zdjąć second skina. Idziemy do łazienki. Second skin zdjęty, muszę sobie teraz czymś to posmarować. I chciałam z góry, a ja mam chyba to posmarować, chciałam jakimś kremem do stóp, ale jest pantan, więc nie tak dużo. Chciałabym z góry wam powiedzieć, że Bartek nie jest tatuażystą i to była jedna z pierwszych cierek, jaką zrobił, chociaż chyba nie pierwsza, więc no wygląda jak wygląda, ale ja się zgodziłam dać mu swoją nogę, wiedząc, że może wyglądać to różnie i uważam, że nie jest najgorsze. Nagrywam film i przyszła do mnie pani, od której wynajmowałam kiedyś mieszkanie i nie wiem, co ja mówiłam, ale muszę nagrać jeszcze dalej końcówkę i się pożegnać. Dobra, kochani, robimy makaron z pomidorami, tylko ja potrzebuję... Przydałoby się takie naczynie żaroodporne. I tu pojawia się problem. O, coś takiego. Już tego zrobimy. I zapomniałam powiedzieć, co mamy do tego. A do tego mamy. Oczywiście fetę i pomidory, bo to makaron z TikToka. Znany... Kiedyś. Teraz już chyba wszyscy o nim zapomnieli, ale ja nadal go lubię. Ja w ogóle robię to tak, że na dno wrzucam makaron, zamiast go gotować. I użyjemy sobie makaron, z którego zrobiliśmy trochę brązoletki kolorowe, bo nie wiem, do czego miałabym użyć makaron, nazywając się kawatapi.
więc użyję go do tego. Na to pokroję pomidorki, co najpierw muszę je umyć i wrzucę fetę. Okazało się, że nie mam jednej ważnej rzeczy, więc musiałam kupić i jest to oliwa z oliwek, więc prezentuje się nasz makaron, polewamy oliwą i wkładamy do piekarnika. Stopki! Powiem wam, że odebrałam Rocha, w sensie wstawiłam do piekarnika, wyszłam po Rocha, odebrałam go, poszliśmy na rower, ale Rochowi się po... dosłownie wyjechaliśmy przed osiedlem, mu się znudziło, więc wzięliśmy hulajnogę, pojechaliśmy do Żabki. Roch sobie kupił skittlesy i wróciliśmy i mi się wspomniało, że przecież ten makaron zostawiłam, ale na szczęście jest ok. I wymieszałam go i jeszcze na chwilę zostawiłam. Prosty. I oktonauci na dobranoc. Jest samolot za oknem, ewidentnie. Jest godzina 22. Moje dziecko bawi się kulodromem. I totalnie nie ma zamiaru iść spać. Ale że jest weekend, stwierdziłam, że już nawet nie będę próbować, bo no nie wiem, no pani powiedziała, że ona ogólnie nie zmusza dzieci do drzemki, że one nie muszą chodzić spać. No nie wiem dlaczego Roch robi sobie te drzemki w przedszkolu, bo jest tragedia jakoś. Ale jutro jest sobota, więc wstanie później. Babcia, ja go założę do babci, więc ja będę robić mu drzemki, żeby właśnie ładnie u babci zasnął szybko. I stwierdziłam, że niech ma, niech sobie siedzi ile chce, w sensie ile chce. No zaraz go uśpię, tylko po prostu stwierdziłam, że do 22 może posiedzieć, jest 21.50, przesadziłam z tą 22, więc idealnie właśnie sobie zmyję makijaż i położymy się spać razem, bo to jest aktualnie najlepszy sposób sypiania Rocha, że po prostu razem się kładziemy i on w końcu zasypia. Widzę, że mi się mega dziwne jest to. Jak to się nazywa? Magiczne masełko do demakijażu. Masło, mango, olej kokosowy, serio, jest mega dziwne. Jakby... Proszę, jadanie. Czekaj, tylko umyję twarz i do ciebie przyjdę, dobra? Dobrze. Wolałam dużo bardziej to z flapa, w ogóle piecze mnie twarz. O Boże, w oczy też szczypie, dobra, muszę to zmyć. Totalnie nie znam się na składach, ale no jakby czy mam czucie. Więc powiem, że ten produkt dla mnie ma feeling takiego mydła w kostce połączonego z jakimś olejem. Bo z jednej strony jest mega tłusty, ale z drugiej strony później się pieni i pozostawia na twarzy taką szorstkość, jak właśnie takie mydło w kostce. Mega dziwne. Nie polecam chyba. Jeszcze mnie oczy teraz... O, szczypią. Nie no, strasznie dziwny produkt. Jak już włączyłam kamerę, to wzięłam ten krem i on jest mega, to możecie zobaczyć nawet w opakowaniu. On jest mega lejący, jest po prostu jak woda, więc go odkręciłam tak lekko pod kątem i mi się wylało. O! I tak sobie myślałam, może on jest przeterminowany, ale nie no, jeszcze rok jest ten... czynny? Nie. Dobry. A, jest mega rzadki. Już idę! Jest jak woda, serio. Niefajny, w sensie niefajna konsystencja, bo oblałam wszystko i muszę teraz posprzątać. A Roch mnie woła, bo zrobił mi kolację z kulek.